Zakład karny w Nowym Wiśniczu to jedna z najstarszych jednostek w kraju. Tu, na terenie dawnego klasztoru, ponad 200 lat temu powstało ciężkie carskie więzienie. Od tego czasu zakład był wielokrotnie modernizowany i mimo iż z zewnątrz wygląda jak zabytek, to w środku mieści się jedna z najnowocześniejszych jednostek penitencjarnych w kraju. Stale przebywa tu prawie 500 osadzonych, których pilnuje blisko 150 funkcjonariuszy. Do moich obowiązków należy przede wszystkim praca na oddziale jako doprowadzający. Służbę pełni tu m.in. kapral Sławomir Wojtas, strażnik działu ochrony. W służbie więziennej od 3 lat. Mamy taki grafik kontroli cel i one są ustalone odgórnie. Dziś funkcjonariusz dostał polecenie przeszukania jednej z cel, co do której są podejrzenia, że mogą się w niej znajdować niedozwolone substancje. O wynikach kontroli powiadamia przełożonego. Moje obowiązki to są zapewnienie prawidłowego toku służby, tak żeby w każdy dzień w służbie była odpowiednia ilość funkcjonariuszy działu ochrony do zabezpieczenia prawidłowego toku przebiegu służby. Podporucznik Marcin Motak, zastępca kierownika działu ochrony. W służbie od 14 lat. Co tam, Sławku? Panie kierowniku, meldujemy, iż podczas kontroli celi ujawniliśmy substancję przypominającą woń alkoholową. Do tego i też właśnie znaleźliśmy instrument. Tutaj. Do produkcji alkoholu więźniowie wykorzystują najczęściej ogryzki jabłek, obierki od ziemniaków, chleb i ślinę. W tym wypadku do destylacji alkoholu osadzeni chcieli wykorzystać wygiętą plastikową rurkę wtopioną w korek od butelki. Powiedz mi, gdzie to znalazłeś? To tak, kierowniku, jeżeli chodzi o tą aparaturę, to była schowana w locie wentylacyjnym. Jeżeli wyjdziemy do góry, była pod wieczkiem tutaj, w rancie była schowana właśnie w locie wentylacyjnym. No dobra, a gdzie był ten? A jeżeli chodzi o zacier, między grzejnikiem a ścianą był schowany. A to widać, że to jest świeżo przygotowane dopiero. Zacier z wody, również z dżemu, bo to jest najszybsza metoda. Do tego jeszcze, jak to już wszystko wypłynie na wierzch, do tego dodają sobie cukru. No i odczeka to troszkę, czy to na słońcu, tu akurat no, czekali na słońce, mieli troszkę pecha, bo pogoda jest taka, jaka jest. Następnie zlewają do butelek, tu przygotowali sobie też już rurkę, zlewają do butelki, fermentuje. No i po tygodniu, jakby funkcjonariusze nie zadziałali odpowiednio, nie znaleźli, no to mogłoby im to zabuzować troszkę w głowie. No jakiejś wielkiej mocy może to nie ma, no ale jak skazani nie piją alkoholu, więc taki środek, taki specyfik może zadziałać dość mocno na nich. W polskich zakładach karnych każda próba wytworzenia lub przemycenia alkoholu jest złamaniem więziennego regulaminu. Panie kierowniku, doprowadzić osadzonego? Doprowadźcie mi go na dyżurkę. Zanieś mi to na dyżurkę. Zacier alkoholowy został znaleziony wśród rzeczy osobistych więźnia. Kierownik ochrony musi teraz dowiedzieć się szczegółów zdarzenia. Znaleźliśmy to w pana rzeczach.